Witam Państwa ponownie z wrocławskiego rynku. Marsz kobiet, protest kobiet we Wrocławiu właśnie się zakończył. Razem ze mną jest tutaj pani Aleksandra Chnat. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór, witam serdecznie. Pani jest organizatorką tego marszu z 3 października i współorganizatorką tego dzisiejszego. Proszę mi powiedzieć, czy te dwie imprezy możemy jakoś porównać? Oczywiście, no jest to druga runda ogólnopolskiego strajku kobiet. To wszystko łączy się ze sobą. Jesteśmy ruchem obywatelskim, społecznym tutaj, który tak naprawdę dalej będzie walczył o swoje prawa podstawowe, o swoją godność. Tak jak wspomniałem, dzisiejszy marsz już się zakończył. Proszę mi powiedzieć, jak przebiegały dzisiejsze protesty? Na początku o godzinie 15 w Parku Staromiejskim we Wrocławiu odbył się strajk młodych. Była to młodzież, która zaniepokojona swoją przyszłością postanowiła również pokazać swój sprzeciw wobec tego, co dzieje się w naszym kraju obecnie, co wyprawia partia rządząca. Potem o godzinie 16.30 spotkaliśmy się pod budynkiem Sky Towera, żeby rozpocząć marsz, który miał nas doprowadzić tutaj na manifestację do rynku pod Pręgierz. O godzinie 17.00 wyruszyliśmy ulicami Powstańców Śląskich, Świdnicką, Bożego Ciała, Kurzym Targiem. Dotarliśmy do rynku pod Pręgierz, gdzie czekała na nas już główna organizatorka Marta Lempart. Przywitała nas, no i zaczęliśmy tutaj manifestację. Były zaproszone mówczynie, które dużo ciekawych rzeczy powiedziały. Warto było być i posłuchać tego, co się dzieje nie tylko u nas we Wrocławiu, w Polsce, ale również w całym kraju. Co tego 3 października tak naprawdę się wielkiego wydarzyło, bo zrobiłyśmy coś niesamowitego, obudziłyśmy wszystkie kobiety na całym świecie do tego, żeby walczyły o swoje prawa, żeby walczyły o prawo do wolności, do wyboru i o swoją godność przede wszystkim, bo niestety, ale ostatnio bardzo się z tym zmierzyłyśmy, że jesteśmy na bieżąco, na każdym kroku tak naprawdę obrażane, wyzywane i szkalone po prostu tutaj przez fanatyków, przez naszych tak naprawdę przeciwników, tak? Jesteśmy na każdym kroku szkalowane. Właśnie proszę mi powiedzieć, pani mówi, że panie są szkalowane, to jak można to zmienić w pani oczach, w pani ocenie? Przede wszystkim edukacja, edukacja i edukacja, jeszcze raz to powtarzam. Edukacja nie jest tylko i wyłącznie dla nas, dla tych, którzy walczą o ten wybór, tak, żeby kobieta miała wybór do tego, żeby na przykład przerwać ciążę, kiedy jest na to gotowa, kiedy jej sumienie na to pozwala, bo to każda kobieta powinna o tym decydować. My jesteśmy wyedukowani w tym. Tak naprawdę edukacja jest ważna dla młodych, którzy nie wiedzą, jak to wygląda. Propaganda, jaką sieją po prostu teraz katechecin w szkołach, zresztą dzisiaj doskonale Ola Wesołowska o tym mówiła, co tak naprawdę przedstawiają na lekcjach wychowania do życia w rodzinie, że mężczyzna jest siewcą, kobieta jest glebą. No nie żyjemy w średniowieczu, proszę Państwa, tak? Żyjemy w XXI wieku i ta edukacja przyda się nie tylko dla młodych, ale właśnie dla tych, którzy po prostu nie są zgodni z naszymi przekonaniami, z przekonaniami ogólnopolskiego strajku kobiet, mają zupełnie odmienne zdanie, jest to skrajne po prostu myślenie fanatyków, moim zdaniem osobistym, no i nie tylko moim. Super, dziękuję pani bardzo. Moim gościem była pani Aleksandra Chnat, organizatorka marszu z 3 października we Wrocławiu i współorganizatorka tego dzisiejszego. Ja państwu dziękuję ze swojej strony serdecznie za uwagę, to było dzisiaj moje ostatnie wejście.